Kaczyński, pan marszałek Ortyl, witamy was serdecznie. Witamy serdecznie na gościnnym Podkarpaciu w piękną, słoneczną pogodę. Zgromadzili się w Stalowej Woli, gdzie tak jak w kraju, ale jeszcze bardziej zwyciężyło znacząco Prawo i Sprawiedliwość razem z prezydentem Stalowej Woli, Lucjuszem Nadbereżnym na czele. Widzę, że idą kolejni liderzy. Pan premier Mateusz Morawiecki, powitajmy pana premiera gorąco. Witamy panie premierze. Pan minister Andrzej Adamczyk. Pan minister Weber, pan Jacek Kurski, witamy serdecznie. Zapraszamy was tutaj. Witamy członków kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, obozu Zjednoczonej Prawicy, obozu zwycięskiego w wyborach samorządowych 2024. Dziewiąte zwycięstwo z rzędu Prawa i Sprawiedliwości, dziewiąte zwycięstwo z rzędu obozu biało-czerwonej, obozu patriotycznego i spotykamy się właśnie tutaj w Stalowej Woli, żeby tę pierwszą turę wyborów podsumować i przygotować się do drugiej. Jest z nami również pan poseł Antoni Macierewicz. Zapraszamy panie pośle. Zapraszamy, zapraszamy panie pośle bardzo serdecznie. Powitajmy brawami pana wiceprezesa Antoniego Macierewicza. Witamy serdecznie. Szanowni państwo, no tylu liderów obozu Prawa i Sprawiedliwości przyjechało tutaj do Stalowej Woli. Pokażmy im, że wierzymy w to, że i w drugiej turze wyborów samorządowych, ale i zaraz wybory europejskie, a za niecały rok tak naprawdę, no rok z kawałkiem wybory prezydenckie, zwyciężymy? Zwyciężymy! Zwyciężymy! Tą biało-czerwoną flagą i z drużyną Prawa i Sprawiedliwości na pewno zwyciężymy. Będziemy dawali radę zwyciężać po raz 10, 11 i żadne niemieckie wiatry tego nie przemogą. Choćby wiały bardzo mocno, chociaż Donald Tusk głównie dmie na Twitterze. Szanowni państwo, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję za tak liczne przybycie tutaj w Stalowej Woli. Nie wiem, czy wypatruję pana prezydenta Lucjusza, ale chyba poszedł, żeby przyprowadzić tutaj pana prezydenta. Więc za chwilę na pewno będą z nami, żebyśmy tutaj właśnie, tak jak mówiłem, w Stalowej Woli podsumowali sobie to historyczne dziewiąte zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj na Podkarpaciu sejmik w rękach Prawa i Sprawiedliwości, w rękach obozu dobrej zmiany Zjednoczonej Prawicy. I to bardzo ważne dla rozwoju regionu, ale rozwoju również Stalowej Woli. Widzę, że powoli będzie się do nas zbliżał pan prezes Jarosław Kaczyński. Myślę, że możemy już powoli zacząć go witać. Więc szanowni państwo, razem powitajmy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław! 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 Lider obozu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, architekt dziewiątego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Was jeszcze również wielkiego zwycięzcy tutaj w Stalowej Woli, prezydenta Lucjusza Nadbereżnego. Przywitajmy ich! Jarosław! 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 Jest z nami już lider obozu. Pokażmy, tak jak przed chwilą krzyczyliśmy, że i w tej drugiej turze, i za chwilę w eurowyborach, i w kolejnych zwyciężymy! Zwyciężymy! Z tak silną drużyną i z tak mocną reprezentacją, to co jeszcze raz podkreślam, całego kierownictwa obozu Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości na pewno zwyciężymy. Szanowni państwo, dobrą tradycją naszych konwencji, naszych spotkań, takiej konwencji samorządowej jak ta, jest to, że rozpoczynamy je od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Proszę państwa o powstanie do hymnu.
pochybnie. Dziękuję Państwu serdecznie i od razu zaprośmy na scenę lidera naszego obozu, obozu Prawa i Sprawiedliwości, architekta 9. zwycięstwa z rzędu Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński. Zapraszamy, panie prezesie. Szanowni Państwo, przyjechałem tutaj, żeby podziękować. Podziękować tym wszystkim naszym rodakom, naszym obywatelom, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, którzy się nie ulękli, którzy się nie załamali tym szerzonym, no może jeszcze nie terrorem, ale w każdym razie zastraszeniem, które było stosowane w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy. Tymi porwaniami polityków oskarżonych niesłusznie i skazanych niesłusznie z Pałacu Prezydenckiego, tymi działaniami, które wobec nich podjęto, tymi torturami, tymi wszystkimi włamaniami, przejęciami, siłą, to tworzyło taką atmosferę zastraszenia. Wyście się nie przestraszyli. Jestem w Stalowej Woli, jeszcze o tym będę mówił. To nie jest przypadek, ale mogę powiedzieć, byliście jak stal. I dlatego dziękuję. Ale przede wszystkim właśnie tutaj muszę podziękować z całego serca panu prezydentowi Lucjuszowi Nadbrzeżnemu. To, czego dokonał, to kolejne wielkie zwycięstwo w pierwszej rundzie, to jest naprawdę coś imponującego i niezwykłego. Naprawdę niezwykłego. Dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Mamy, szanowni państwo, w naszej partii wielu bardzo zdolnych, wcale nie waham się z użyciem tego słowa, ludzi młodszego i średniego pokolenia, ale nawet na ich tle pan prezydent się wyróżnia, naprawdę wyróżnia. Ci ludzie, szanowni państwo, są, można powiedzieć, nadzieją, solą naszej formacji, ale także, chyba mogę to powiedzieć, nadzieją Polski, nadzieją na zwycięstwo, nadzieją na zmianę. I mają kogoś, kogo mogą brać przykład. Jeszcze raz dziękuję. Jeszcze raz dziękuję, panie prezydencie. I chociaż wiem, że to już kolejne zwycięstwo, że to już lata minęły, to mogę powiedzieć, że jestem przekonany, że to mimo wszystko jeszcze ciągle początek. Że będzie więcej. Że będzie więcej. I powinno być więcej. I kieruję to do pana, ale kieruję to do całej naszej formacji, a w szczególności właśnie tych młodych i w średnim wieku ludzi. Bo w Polsce jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo do zrobienia. W tej chwili jesteśmy, można powiedzieć, w pewnym szczególnym momencie. Jesteśmy w momencie, w którym mamy nawał pracy. Musimy to jakoś uporządkować i spojrzeć dalej w tą perspektywę najbliższych lat. No bo jeśli chodzi o ten moment, to musimy jeszcze skończyć wybory samorządowe. Druga tura przed nami. Mamy wielu kandydatów, więcej niż przedtem, na różnych poziomach, od gminy do dużych miast.
i musimy wykazać naprawdę pełną determinację. Pełną determinację w walce o ich sukces. Pamiętajcie Państwo, że determinacja, praca, takie przekonanie, że można, bardzo dużo przynosi. Musimy zwyciężać w możliwie największej ilości gmin, powiatów, no tu już wybory są skończone, ale także miast, w tym, no miasta też są gminami skądinąd, ale także tych większych i tych średnich. Jeszcze raz powtarzam, jest nas tam dużo. No ale w wielu miejscach jest tak, że naszego kandydata nie ma. Nawet jeżeli uzyskał bardzo dobry wynik, no ale na przykład był trzeci. I tam też trzeba wybierać. I trzeba mieć jakieś reguły tego wyboru. Ja mogę powiedzieć tyle, że jedna reguła musi być żelazna. Bo sytuacje są różne. Trzeba się jakoś do nich dostosowywać. Trzeba umieć wybrać dobrze tak, żeby dla naszej formacji, ale przede wszystkim dla tego, co my reprezentujemy, czyli dla tej wielkiej idei, by Polska była krajem ludzi realnie równych, można uczynić. Ale jest też ten element negatywny. Nigdy z partią, która jest dzisiaj w Polsce źródłem zła. Nigdy z PO. Nigdy i nigdzie. Tego nie możemy, proszę Państwa, robić. Nie możemy tej partii wspierać. Nie możemy tej partii wspierać. I w walce z nią musimy pamiętać, że mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo argumentów. Te 100 dni, czy tam już dzisiaj przeszło 100 dni, nam te argumenty dało. No być może, że byli tacy, którzy uwierzyli. Uwierzyli w to, co może jest najbardziej emblematyczne, najbardziej oczywiste. W te 100 konkretów. W te 100 konkretów, z których wykonano, tak prasa twierdzi, 9%. 9% wykonano, ale do tego przedstawiono nam pokaz czegoś, o czym już wspominałem na samym początku, ale warto ciągle o tym wspominać. Popis łamania prawa pod hasłem odbudowywania czy obrony praworządności. Łamania demokracji pod hasłem odbudowy demokracji. Pokazano nam pokaz niebywałego wręcz, zupełnie niespotykanego w Europie demokratycznej deptania wszelkich reguł, począwszy od konstytucji, a skończywszy na prawie niższego rzędu. I to pokazano właśnie w tej atmosferze, w tym anturażu kłamstwa, kłamstwa i jeszcze raz kłamstwa. Totalnego kłamstwa. To wszystko było jedno wielkie kłamstwo, proszę Państwa. I trzeba o tym kłamstwie mówić. Trzeba tym kłamstwem się posługiwać. Bo nasi rodacy, także ci, którzy nas nie poparli, powinni o tym wiedzieć. Ale o tym jeszcze raz powtarzam, trzeba im mówić. Trzeba mi to pokazywać. To jest wielki argument w tych wyborach, które jeszcze przed nami. Mówię ciągle o drugiej rundzie. Ale są, proszę Państwa, także i inne argumenty. Bo przecież sięgnięto już do naszych kieszeni. Mamy te 5% VAT-u od żywności, co oczywiście powoduje większe niż 5% wzrosty cen. Mamy zapowiedź odnoszącą się do energetyki. No i mamy dalsze zapowiedzi, o których też jeszcze będę mówił. Bo to jest naprawdę część wielkiego, bardzo wielkiego i niestety bardzo niedobrego planu. O tym też trzeba mówić. Trzeba mówić, trzeba to powtarzać. Podniesiono rękę także na nasze bezpieczeństwo.
I z tego punktu widzenia te wybory samorządowe są naprawdę ważne, bo przecież parlament, oczywiście przy pełnym hipokryzji, sprzeciwie pewnej części europosłów tej koalicji, ale przedtem to popierali, a 20 grudnia zeszłego roku Tusk mógł to zawetować i nie zawetował. Chodzi o pakt odnoszący się do reparacji, przepraszam, nie reparacji, tylko relokacji. I tutaj, szanowni państwo, rola samorządów może być naprawdę duża, bo jeżeli przyjdzie do takiej sytuacji, w której będziemy mieli tych niechcianych gości w naszym kraju, to bardzo dużo będzie zależało od tego, czy samorząd będzie chciał ich przyjąć, czy będzie miał odwagę nie chcieć ich przyjąć. A to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli ktoś nie wierzy, no to przypomnę tą tragedię, która zdarzyła się tak niedawno temu w Szwecji. To zamordowanie Polaka, który tam mieszka, na oczach jego dziecka. Ja 9 lat temu mówiłem o tym, co się w Szwecji dzieje. Wtedy mnie zaatakowano tu w kraju. Ambasador Szwecji także zgłaszał swoje sprzeciwy. A przecież mówiłem prawdę. I ta prawda przez te 9 lat była nieustannie weryfikowana. I teraz jest zweryfikowana w sposób naprawdę okrutny, także w stosunku do nas, do Polaków. Pamiętajmy o tym. I pamiętajmy o tym, że tam, gdzie prezydent, wójt jest, czy burmistrz jest gotów powiedzieć nie, tam bardzo trudno będzie tych ludzi umieścić. Bardzo trudno będzie podważać bezpieczeństwo mieszkańców. Ale jeżeli chodzi o to dzieło podnoszenia ręki na bezpieczeństwo Polaków, to ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, do którego też się trzeba odwoływać. To jest, szanowni państwo, ten plan zwolnienia 20 tysięcy więźniów. 20 tysięcy więźniów, no, którzy mogą być różni oczywiście. No, w więzieniu siedzą różni ludzie, nie zawsze to jest tak, że oni są jacyś szczególnie niebezpieczni dla innych. Ale wielu jest naprawdę niebezpiecznych. Kiedy na początku tych nowych czasów w 1989 roku zaczęto aplikować te zwolnienia z więzień, amnestie, to niektórzy, byłem wtedy w Senacie, senatorem, mówili, no włączą się w proces budowy nowej Polski. No i rzeczywiście się włączyli. Parę dni nie minęło, a już było kilka morderstw przez nich popełnionych. Więc pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, że to jest robione z powodów, które nie są do końca jasne, ale w każdym razie na pewno nie z tych, które odnoszą się do tak ważnej sprawy, jaką jest bezpieczeństwo Polaków. I o tym wszystkim, proszę państwa, trzeba w tych kampaniach, które się w wielu miejscach Polski ciągle toczą, mówić, mówić i jeszcze raz mówić. Powtarzać to. Naprawdę mamy mocne argumenty za tymi, którzy będą gotowi nas reprezentować, bo są od nas, ale także tych, którzy są gotowi przyjąć nasze poparcie, ale muszą przyjąć też wobec tego jakieś zobowiązania. Jakieś zobowiązania dotyczące nie nas, nie naszej partii. Nie chodzi tutaj o tak zwane stołki. Chodzi o to, żeby się zobowiązali, że będą dbali o prawdziwe interesy Polaków, o prawdziwe interesy ludzi, którzy mieszkają tam, gdzie oni mają rządzić. I jeszcze raz powtarzam do tego, trzeba wielkiego wysiłku, naprawdę wielkiej mobilizacji. W żadnym razie nie możemy powiedzieć, że sprawa wyborów samorządowych już jest w tej chwili zakończona. No ale
minie niewiele dni, a będzie zakończona. Czy to będzie oznaczało, że mamy już za sobą wybory? Nie. Dobrze państwo, to przecież wszyscy wiecie, że przed nami wybory europejskie. Wybory europejskie, w których naprawdę będą się decydowały sprawy najważniejsze, bo jest perspektywa pewnej zmiany w Europie, ale jest jednocześnie pewien plan. Plan już zresztą od jakiegoś czasu realizowany. Plan, który jest po prostu dla Europy, ale może dla Polski i takich krajów jak Polska szczególnie, po prostu zabójczy. Plan, którego elementem jest Zielony Ład. A co to znaczy Zielony Ład? To znaczy, proszę państwa, jeżeli to potraktować poważnie, upadek polskiego rolnictwa. Upadek polskiego rolnictwa ze wszystkimi tego konsekwencjami społecznymi. Społecznymi i odnoszącymi się wcale nie tylko do wsi, odnoszącymi się także do miast. To jest, proszę państwa, sprawa cen energii. A to z kolei przenosi się na całą gospodarkę, zarówno jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa najróżniejszego typu, jak i na gospodarstwa domowe. To jest naprawdę coś ogromnie poważnego. To są takie plany, jak na przykład ten, który odnosi się do budynków, do ich ocieplania, do stosowania różnego rodzaju nowych metod dostarczania energii. I tutaj nawiążę do pewnego szczególnego elementu tego wszystkiego, co się wokół tych spraw dzieje. No, mówiłem przed chwilą o tym wielkim kłamstwie ze strony formacji, która dzisiaj jest przy władzy, na w szczególności samego Tuska. On, jeżeli chodzi o rozmowę z naszym społeczeństwem, o ten dialog, który musi być podstawą demokracji, jest skrajnie nierzetelny. Ale jeżeli chodzi o pewną sprawę, to jest rzetelny. Otóż tą sprawą są zobowiązania wobec Niemiec. Bo tutaj tak, z jednej strony CPK. No, niemiecka prasa pisze, że to jest cios w niemiecki przemysł lotniczy. No tutaj mamy do czynienia z tym, co było też po 2007 roku. Zatrzymanie, odwlekanie sprawy związane z regulacją Odry. Także była to rzeka ponownie spławna w całości. Też już się z tego wycofano. Port w Świnoujściu, wielki port kontenerowy. No, co tu dużo mówić? Poważna konkurencja dla Hamburga. Też już się z tego wycofują. Sprawy związane z reparacjami. Ta sprawa została w Berlinie przez Tuska postawiona jasno. Nie ma żadnych niemieckich zobowiązań prawnych. To jest, szanowni państwo, nieprawda. Są takie zobowiązania. No i wreszcie, bo można oczywiście wymieniać jeszcze różne inne sprawy związane na przykład z inwestycjami amerykańskimi w Polsce, czy związane z takimi kwestiami jak Orlen, który Niemcom jako potężna firma, taką firmę budował Daniel Obajtek i to budował z wielkim sukcesem, to też Niemcom przeszkadza. Ale chodzi tutaj o to wszystko, co odnosi się do tych zabiegów, które mają oczyszczać atmosferę, mówię tutaj o atmosferze ziemskiej. Przed niewielu laty także w Polsce twierdzono, że ekologiczne bardzo jest ogrzewanie przy pomocy gazu. Piece gazowe, nawet były dopłaty do tych pieców gazowych. No teraz nagle okazało się, że to już nie, pompy ciepła.
pompy ciepła są najlepsze. No, póki płynął gaz do Niemiec Nord Stream 1 i Nord Stream 2, to wtedy rzeczywiście gaz był ekologiczny. Teraz nie jest ekologiczny. Teraz trzeba zmieniać to na pompy ciepła. Gdzie jest największa produkcja pomp ciepła? No dokładnie. Dokładnie, proszę Państwa. To tak wygląda. Ale mogę powiedzieć, że radzę wszystkim, którzy mają te piece, które będą musieli zmieniać, żeby je zachowali. Bo może znów będzie płynął gaz tymi rurociągami bałtyckimi i wtedy nagle się okaże, że to jest ekologiczne. Więc pamiętajcie Państwo, że... że Donald Tusk jest tutaj naprawdę w tych sprawach rzetelny. Ale wracając do tej stawki, która odnosi się do wyborów europejskich. No mówiłem już o tych budynkach, ale są także i jeszcze inne sprawy. No jest przede wszystkim sprawa odnosząca się do naszego statusu jako państwa. Zmiana traktatów europejskich, zmiana, która wedle zaleceń Komisji Europejskiej ma się dokonać nie poprzez zmianę traktatów, bo to wymaga różnego rodzaju procedur, ratyfikacji w poszczególnych państwach, ale poprzez różnego rodzaju chwyty, które są możliwe dzięki pewnym elementom, które są zawarte w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bo podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej są dwa traktaty. Traktat o Unii Europejskiej i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Otóż w tym drugim traktacie są tak zwane mosty. I przy pomocy tych mostów, takich obejść, można próbować te całkowicie zasadnicze zmiany przeprowadzić. Całkowicie zasadnicze zmiany, które jeżeli chodzi o nasz kraj, będą po prostu oznaczały, że polskiego państwa już nie ma. Jest teren zamieszkały przez Polaków, a z zewnątrz zarządzany. No bo to, co ma być państwu takiemu jak Polska, ja nie będę wchodził w tu różne szczegóły rozwiązań prawnych, bo to materia dosyć skomplikowana. Otóż to, co ma być odebrane, no powoduje, że w gruncie rzeczy tutaj się będzie decydowało tylko to, a nawet mniej niż dziś jest decydowane, dużo mniej niż dzisiaj jest decydowane na poziomie samorządowym. I to już będzie oznaczało, że tak naprawdę państwem nie jesteśmy. Czyli krótko mówiąc, ta nasza niepodległość, która wróciła w 1989 roku, miałaby być kolejnym incydentem. Tamta z 18 roku trwała niewiele powyżej 20 lat, nawet nie 21, a ta miałaby trwać lat 30 kilka. To naprawdę jest rzecz całkowicie niedopuszczalna, ale pamiętajcie Państwo, że to jest także stawka tych wyborów. Wyborów, które mogą, powtarzam to, przynieść w Europie bardzo poważną zmianę. I dlatego warto zrobić wszystko, żebyśmy te wybory znów wygrali, żeby było kolejne zwycięstwo. I chcę Państwa zapewnić, że będziemy mieli bardzo mocne listy. Bardzo mocne listy z ludźmi zarówno sprawdzonymi, no tu naprzeciw mnie siedzi pani premier, rekordzistka Europy, jeżeli chodzi o ilość głosów zdobytych. Ale mamy także osobę, też skądinąd, chodzi o kobietę, która uzyskała no mniej wyraźnie, bo przeszło 100 tysięcy głosów, ale też przeszło 400 tysięcy i też chyba trzeci wynik w kraju. Bo, no przepraszam, że tak powiem Beata, ale mam nadzieję, że się nie obrazi. Bo miała przeszło 500 000, a ona przeszło 400 tysięcy. Chodzi o Jadwigę Wiśniewską.
i wielu innych takich, którzy uzyskali naprawdę bardzo dużo głosów, będzie na tej liście. I będą nowi ludzie. Nowi, zdolni, energiczni ludzie, którzy będą walczyć o to, żeby ten wynik był jak najlepszy. Był dobry, był zwycięski. I chcę też Państwu powiedzieć, że każdy, kto będzie kandydował z tej listy, będzie musiał zdeklarować, podpisać pewną ilość punktów programowych. Nie będę jeszcze tego tutaj przedstawiał, bo są jeszcze w tym momencie jakby dwie koncepcje, dłuższa i krótsza, 12 punktów. Piękna liczba 12 apostołów ma i 5 punktów, tak bardziej syntetycznie. Ale w gruncie rzeczy chodzi o to samo. Żadnych zmian w traktatach, żadnych zielonych ładów, żadnych działań, które niszczą gospodarkę, degradują Polskę, degradują Europę. I żadnych, proszę Państwa, ograniczeń wolności. Od tych, które wynikają z penalizacji tego wszystkiego, co wynika z tak zwanej poprawności politycznej. Bo taka penalizacja jest przecież także dzisiaj w Polsce proponowana. Mowa nienawiści. No ktoś powie, że są kobiety i mężczyźni, no i to jest mowa nienawiści. No bo przecież są jeszcze ci inni, prawda? A teraz już jest ich podobno dużo. Tam koło ponad setka, zdaje się, ktoś mi tu podpowiada, tych różnych płci. Ja się na tym nie znam. I to nie może być tak, żeby Polska była zmuszona, żeby to szaleństwo wprowadzić do naszych przepisów. Nie ma na to zgody i nie będzie na to zgody. Wolność słowa jest niesłychanie ważna, jest fundamentem wszelkich wolności. Ale musicie Państwo pamiętać, że są też inne wolności, takie można powiedzieć bardziej codzienne. No choćby wolność podróżowania. Bardzo wielu Polaków dzisiaj podróżuje nie tylko po naszej ojczyźnie, ale także i po Europie i świecie. Wyjeżdża na wakacje, no choćby do Turcji, do różnych innych krajów. Robi to na ogół w większości wypadków samolotem. A jakie jest dzisiaj założenie Unii Europejskiej? Że bilety, które uprawniają do lotu samolotem, muszą być przynajmniej kilkakrotnie droższe. Co to oznacza? Że tej wolności już nie będzie. Tylko dla najbogatszych. Tylko dla bogatych. Na to się nie zgadzamy. I to musimy też, Szanowni Państwo, jasno powiedzieć, jasno przedstawić. Musimy w ogóle powiedzieć wyraźnie społeczeństwu w tej kampanii, że jeżeli ktoś w Polsce chce wprowadzić system w gruncie rzeczy jednopartyjny, gdzie mniejszość nie ma żadnych szans, a już na pewno nie ma szans przejęcia władzy. Pamiętajcie Państwo, że to prawo mniejszości do przejęcia władzy jest samym, można powiedzieć, pod tym ziarnem, które jest podstawą demokracji. Tam, gdzie nie można zmienić władzy przy pomocy aktu wyborczego, tam demokracji nie ma. A jeżeli się wsłuchać w to, co już zresztą od 2005 roku mówi Tusk, to oni tego po prostu nie uznają. Jak oni rządzą, to jest państwo polskie. Jak my rządzimy, to jest państwo PiSu. To jest Trybunał PiSu i tak dalej. Oni tego nie uznają. I jeżeli chcą dzisiaj w sposób nieporównanie ostrzejszy niż przedtem tą zasadę próbować przeprowadzić, ale jako realną, jako funkcjonującą, to na pewno nie robią tego
szanowni państwo, po to, by Polakom było lepiej, by mieli więcej wolności, by im się dobrze działo w sensie ekonomicznym, że mieli te wszystkie swobody, o których mówiłem, także tą swobodę podróżowania, by się nie musieli bać tego, co mówią nawet prywatnie, nawet w relacjach prywatnych. To wszystko robi się po to, żeby można doprowadzić do takiego stanu, w którym Polacy będą żyli w warunkach gorszych niż teraz. Dużo gorszych. Myśmy się zbliżyli poziomem życia do zachodniej Europy. Jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie, ale to już jest naprawdę niedaleko. A teraz ten proces ma się zacząć cofać. I po to to wszystko. Polacy żyli jednak, mimo różnych prób ograniczenia tego, na przykład w świecie akademickim, jednak w kraju wolności. Dziś ten kraj ma przestać być krajem wolności. I to wszystko wśród niesłychanie wręcz natężonego zakłamania, natężonej hipokryzji. I musimy to odrzucić. Musimy to odrzucić, ale po to, żeby to odrzucić, to musimy być aktywni. Nie tylko w momentach wyborczych. I dlatego muszę tutaj wezwać wszystkich państwa, a poprzez telewizję, no mam nadzieję, że jesteśmy transmitowani, chociaż z tymi dzisiaj też jest gorzej niż było przedtem, do udziału w Wielkim Marszu 10 maja tego roku. Wielkim Marszu. Ten marsz w Warszawie zainicjowała Solidarność. Myśmy mieli inną datę, ale dzisiaj jest taki czas, że nie ma co się, proszę państwa, dzielić. Trzeba być razem. Trzeba pamiętać, że my do tych wyborów idziemy jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Zjednoczona Prawica, ale idziemy przede wszystkim jako biało-czerwoni. I jeżeli chcemy dojść do końca tej drogi, a ten koniec, chociaż rzeczywiście różne rzeczy się na tym świecie zdarzają, ale tak wedle kalendarza konstytucyjnego, to jest nie po tych wyborach, tylko dopiero po tych bardzo, bardzo ważnych prezydenckich w przyszłym roku, a w jeszcze kolejnym roku parlamentarnych. Otóż jeżeli chcemy przejść ten marsz zwycięsko, to musimy stworzyć wielki biało-czerwony front. Bo tylko on może zwyciężyć w tych trudnych warunkach, wśród tego niebywałego oszustwa, które niestety działa na wielu naszych współobywateli, w tym także ludzi skądinąd porządnych, tylko po prostu nie potrafiących jakby odeprzeć tego medialnego ataku. Musimy ten front stworzyć i doprowadzić do tego, by zwyciężył. I to zwycięstwo jest możliwe. I mogę zakończyć tylko tak, proszę państwa. Niech żyje Polska! Niech żyje wolna Polska! Niech żyją biało-czerwoni! Zwyciężymy! Zwyciężymy! Dziękuję. Szanowni państwo, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński z tym ważnym przesłaniem tego, że musimy zwyciężać nie tylko tutaj, teraz, jak zwyciężyliśmy w wyborach samorządowych. Musimy zwyciężać w kolejnych wyborach, tych ważnych dla suwerenności Polski, tych wyborach europejskich. Za rok z małym ogonkiem wybory prezydenckie. Ta zjednoczona biało-czerwona drużyna będzie wygrywała. Wygrała teraz po raz 9, będzie wygrała po raz 10. Będziemy wygrywać i po raz 11, jeśli państwo będziecie tak zaangażowani jak tutaj.
ale mamy też dobrych lokalnych liderów, którzy pokazują nam, jak zwyciężać na poziomie lokalnym. Dlatego zaproszę na scenę zwycięzcę już w pierwszej turze, ponad 70% głosów, prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny. Lucjusz, zapraszam cię na scenę. Dzień dobry, Biało-Czerwona. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, Stalowa Wola. Czuję się bardzo szczęśliwy wśród tylu wspaniałych przyjaciół, liderów, którzy są dzisiaj w Stalowej Woli, tutaj wspólnie z nami. Z tego wyjątkowego miasta chcemy powiedzieć głośno i wyraźnie wszystkim tym, którzy zaufali Prawu i Sprawiedliwości w tych wyborach. Dziękujemy. Ja w sposób szczególny chciałbym podziękować wspaniałym mieszkańcom Stalowej Woli, bo bez wątpienia tak olbrzymie zaufanie, po raz trzeci wygrać w pierwszej turze, po 5 niełatwych latach mieć dalej 72% poparcia, to jest wielki zaszczyt, ale przede wszystkim, Szanowni Państwo, to wielkie zobowiązanie. I chciałbym przed wszystkimi mieszkańcami Stalowej Woli powiedzieć, że to nie jest moment do triumfalizmu. To nie jest moment do tego, żeby jakoś szczególnie celebrować. Ale to jest moment, żeby jeszcze mocniej podwinąć rękawy, aby jeszcze mocniej pracować dla naszego miasta, dla naszego regionu i dla Polski. Panie Prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za te miłe, motywujące słowa i myślę, że wiele młodych ludzi, którzy w Polsce dzisiaj mogli wysłuchać te słowa, po raz kolejny mogli usłyszeć to, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość jest tą formacją, która od lat daje szansę młodym ludziom do tego, aby mogli działać publicznie. Ja zaczynałem, Szanowni Państwo, 18 lat temu. Zostając radnym, mając 21 lat. Tą szansę dało mi Prawo i Sprawiedliwość, za co, Panie Prezesie, bardzo serdecznie dziękuję. I myślę, że również to dobra okazja, aby od tak wielu młodych ludzi, którzy dzisiaj działają w Polsce, w samorządzie, również podziękować, Panie Prezesie, za to przywództwo, które jest oparte na ideałach, które jest oparte na wartościach. Bo właśnie dla młodych ludzi w Polsce to ideały, wartości, zasady mają tą wielką wartość, tą wielką cenę. A pan prezes Jarosław Kaczyński wspólnie ze swoim bratem, świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, zawsze budowali w polityce wartości, siłę idei. I za to dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Dzisiaj również tutaj ze Stalowej Woli chcemy przekazać mocne pozdrowienia i mocną siłę dla tych wszystkich, którzy właśnie w tych wyborach samorządowych, w tej dogrywce walczą o zwycięstwo. Pozdrowienia dla sąsiedniego Rzeszowa, Kielc, Elbląga, Częstochowy, Piły, Konina, sąsiedniego Niska i wielu, wielu miejsc, gdzie mamy wspaniałych, Zamość oczywiście, wspaniałych Radom, wspaniałych, silnych kandydatów. Wielkie pozdrowienia, bądźcie silni, wierzcie w to, że zwycięstwo zależy właśnie od wiary, motywacji, determinacji, a my również wśród znajomych, wśród naszego głosu wesprzyjmy szczególnie wielu młodych kandydatów, którzy właśnie dzisiaj w drugiej turze walczą o to zwycięstwo. Bo Prawo i Sprawiedliwość ma wspaniałych młodych ludzi, którzy chcą zmieniać swoją rzeczywistość. Ja sam mogę powiedzieć o sobie, Szanowni Państwo, patrząc na ten czas, który za nami, że jest pewnym przywilejem młodości to, że my jako młodzi ludzie nie do końca zdajemy sobie sprawę, że czegoś nie można zmienić. Dlatego to zmieniamy. I to jest właśnie siła młodości. Ale, Szanowni Państwo,
cechą młodych ludzi Prawa i Sprawiedliwości jest to, że my wiemy, że w polityce, w działalności publicznej ważna jest mądrość, doświadczenie. Dlatego czerpiemy od tych, którzy mają to wielkie życiowe doświadczenie, wielkie polityczne doświadczenie. Wzajemnie młodzi ze starszymi obdarowują się tym, co mają cennego, tworząc wielopokoleniowe, z szacunkiem do siebie, środowisko, które chce pracować. Tu przywołam słowa pani senator Janiny Sagatowskiej, która jest z nami, która zawsze nas młodych tutaj, wychowując do tych działalności publicznych, mówiła o takich bardzo, bardzo ważnych, mądrych słowach, szanowni państwo, że prawdą jest, że młody biegnie szybciej, ale to starszy zna drogę. I szanowni państwo, w tej myśli jest bardzo duża mądrość, aby połączyć właśnie entuzjazm, dynamikę młodych ludzi z tą mapą doświadczenia, które dostajemy od bardzo doświadczonych ludzi. I tu wielkie brawa właśnie dla tych, którzy działają od lat, którzy budują Polskę. A szanowni państwo, trzeba powiedzieć bardzo mocno, że zwycięstwo w Stalowej Woli, zwycięstwo w tak wielu ważnych miejscach w naszej ojczyźnie, ono ma jeden filar, jedną ważną podstawę, która jest domeną Prawa i Sprawiedliwości, która jest znakiem firmowym Prawa i Sprawiedliwości, która może być używana zamiennie do nazwy naszego środowiska, bo Prawo i Sprawiedliwość to wiarygodność. To, szanowni państwo, ta cecha, ta wartość w działalności publicznej, która w ostatnich miesiącach jest tak bardzo poniewierana. Ta wiarygodność, która w Prawie i Sprawiedliwości została postawiona jako fundament przez twórcę ideowego naszego środowiska, przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który właśnie na uczciwości, na odwadze i na wiarygodności zbudował testament polityczny naszej działalności. Pamiętajmy o tym. Taka jest idea działania Prawa i Sprawiedliwości. Wiarygodność. A w tych dniach w sposób szczególny pamiętajmy właśnie o osobie naszego prezydenta, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Szanowni państwo, ta wiarygodność przez ostatnie lata udowadniała, jak środowisko Prawa i Sprawiedliwości podchodzi uczciwie do swoich wyborców. To przecież pierwsze miesiące rządu pani premier Beaty Szydło przywróciły wiek emerytalny. Pozwoliły na to, aby sześciolatki nie musiały iść do szkoły. I oczywiście ta rewolucja, która nastąpiła od 1 kwietnia, to jest 500+ dla wszystkich, którzy wtedy mieli takie uprawnienie. To jest ta wiarygodność, to jest pokazanie tego, że można dotrzymywać słów danych w wyborach. To rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego w tak trudnych czasach, również dla samorządu, rekordowych pod względem inwestycji. Ale kiedy szalała inflacja, kiedy rosły ceny energii, również dla mediów, spotkanie z samorządowcami, potrzebne było tak naprawdę kilka dni, konsultacje do tego, aby Sejm przyjął ustawy, które jeszcze działają. Ale szanowni państwo, jaka będzie przyszłość? Dzisiaj możemy patrzeć z wielkim niepokojem na to, co przed nami. Dlatego potrzeba tego frontu, o którym mówił pan premier Jarosław Kaczyński. Tego frontu biało-czerwonej, która znów wiarygodność, uczciwość, wartości, zasady w polityce wyniesie na piedestał, tak jak robiło to zawsze Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni państwo, jestem bardzo, bardzo dumny, że to spotkanie,
to podziękowanie i to ważne przesłanie o budowaniu koalicji biało-czerwonej jest właśnie tutaj w Stalowej Woli. Bo dla mnie osobiście bycie prezydentem miasta, dla każdego, kto otrzymuje takie zaufanie, jest rzeczą zupełnie wyjątkową. Ale szanowni państwo, bycie prezydentem miasta Stalowej Woli, miasta, które zrodziło się z genialnej idei Centralnego Okręgu Przemysłowego, jest szczególnym wyróżnieniem, jest szczególnym zobowiązaniem. Nasze miasto zostało zrodzone z idei tego, że Polska i Polacy potrafią, że jest w nas właśnie Stalowa Wola. Pełna nazwa naszego imienia, naszego miasta to Stalowa Wola Narodu Polskiego wybicia się na nowoczesność. Te piękne słowa, to piękne zadanie dzisiaj też nam towarzyszy. Te wartości, które towarzyszyły budowniczym Centralnego Okręgu Przemysłowego, Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu. My dzisiaj z tego miejsca chcemy powiedzieć o tych trzech wartościach. Pierwsze to jest śmiałość tego, żeby realizować ważne idee. I powiedzmy tutaj razem, Polska i Polacy potrafią. Polsko, uwierz swoją siłę, uwierz swoje talenty, uwierz swoje możliwości. Druga rzecz, to o czym mówił pan premier Jarosław Kaczyński, to jest jedność, to jest zgoda narodowa. Bądźmy tymi, którzy są zjednoczeni. Niech właśnie biało-czerwona, niech ona nas umacnia, niech ona nas prowadzi. I szanowni państwo, trzecia część tego filaru to wartości. My dzisiaj chcemy mówić głośno i wyraźnie tak dla rozwoju. Ale nie powiemy tego, jeżeli w kilku ważnych miejscach, o których mówił prezes Jarosław Kaczyński, nie powiemy wyraźnie słowa nie. Nie pozwalamy na to, aby niszczyć naszą tradycję, naszą wiarę, aby odbierać nam wolność, godność człowieka, podważać świętość życia. Tu musimy powiedzieć mocno nie, aby w przyszłości zbudować silne, piękne tak dla rozwoju Polski, tak dla naszej biało-czerwonej. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, prezydent Ludwisz Nadbereżny. Gorące brawa. Pan prezydent, widzę, wręcza wraz z małżonką oraz swoimi pociechami kwiaty dla architekta naszych zwycięstw, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni państwo, i tak jak mówił pan prezydent, a jeszcze pan prezes? Ale bardzo mi miło stanąć tutaj z tak zacną rodziną i to nie tylko w tym wypadku chodzi, że mamy do czynienia tym niezwykłym panem, który tutaj stoi obok mnie i jego niezwykłą małżonką, ale także z tym małżeńskim dorobkiem wspaniałym. Bo to jest naprawdę niesłychanie ważne. Niesłychanie ważne, żeby były małżeństwa, były dzieci i żeby było ich jak najwięcej. I żeby, o czym pan prezydent wspomniał, życie było chronione. Żeby było chronione życie i żeby nie było tego szaleństwa, którego chyba najlepszym wyrazem było stwierdzenie, że dziecko, które jest w fazie przed urodzeniem, jest pasożytem. Bo to naprawdę trzeba długo myśleć, żeby to wymyśleć. Ale nasi przeciwnicy są gotowi wymyśleć wszystko. My chcemy po prostu tego, by Polska się rozwijała. A z jednej strony do tego rozwoju mogą i muszą, jestem o tym przekonany,
Także, że to uczynią, przyczynić się młodzi, ale już przecież blisko 40, nie chcę wymawiać. Ale ten rozwój to przecież jest dla tych młodych ludzi, którzy przecież parę lat minie, nie wiem ile ty masz lat, 14 już, no parę lat minie i już może być radnym. A jeszcze trochę lat, no i jeśli by poszedł w ślady ojca, to już prezydentem miasta. A później to nie wiadomo. A ile ty? No to trochę dłużej, ale też czas szybko leci. Czym skądinąd człowiek starszy, tym szybciej. To jest niedobrze, ale to tak wygląda. Także proszę państwa, naprawdę jeszcze raz dziękuję tym razem całej rodzinie państwa nadbrzeżnych. I dziękuję wszystkim państwu, dziękuję Stalowej Woli, dziękuję temu miastu, które pokazało, że można, pokazało już przed wojną, ale pokazuje także i teraz, chociaż był przecież przez lata trudny czas. Dziękuję, bardzo dziękuję. Więcej takich miejsc w Polsce i pamiętajmy. Polska niepodległa, wolna, wolnych Polaków, dostatnia, silna, bezpieczna i to można powiedzieć bezpieczna własnymi mięśniami. To jest nasz cel i to jest cel do zrealizowania, aby tylko ten zły czas minął. I minie, proszę państwa. Dziękuję. Dziękujemy panie prezesie, dziękujemy prezydentowi Stalowej Woli. Dziękujemy członkom kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Nasi premierzy, pani premier Beata Szydło, pan premier Mateusz Morawiecki byli z nami, pan premier Mariusz Błaszczak, pan wiceprezes Antoni Macierewicz, marszałek Kuchciński, minister Czarnek, minister Adamczyk, europosłowie Bogdan Rzońca, Adam Bielan, wielu członków zarządu kierownictwa obozu Zjednoczonej Prawicy było tutaj z nami na konwencji samorządowej w Stalowej Woli. Idziemy po zwycięstwa w drugiej turze wyborów samorządowych, po zwycięstwo w wyborach europejskich i idziemy na marsz 10 maja, tak jak mówił pan prezes Jarosław Kaczyński. Budujemy biało-czerwony front. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie za spotkanie i walczymy o silną biało-czerwoną. Dziękujemy, Stalowa Wola.